odnośnie tego dzisiejszego zdarzenia, to był taki incydent, na który sam się burmistrz naraził. To znaczy, on wymyślił parking, jest, ma być zrobiony na Wojska Polskiego 2, ale to jest parking, nie miejsca postojowe. I złe założenie i zła odpowiedź. To znaczy, musi być tam, zauważcie Państwo, jest z tyłu plac zabaw spółdzielni mieszkaniowej. Po prostu jest prosta sprawa, musi być w 10 przynajmniej metrach, jak nas instruował pan dyrektor Frydrysiak, mamy być 10 metrów od granicy. Zrobili to w granicy wszystko, więc piaskownica będzie w samym parkingu. Chyba prosta uwaga tylko, że po prostu mają to zmienić, to wszystko. Zrobić z tego wielkie larum, że jesteśmy fałszywi, tak? Dwulicowi, tak, że tutaj jedną ręką podpisujemy. Czy jest pan przeciwny budowie parkingu? Oczywiście, że nie. Pani Agnieszko, jeżeli to się nie skasuje dzisiaj na internecie, to będzie to pismo. Łącznie ze skanem pisma, które sami do nas wystosowali i nas pouczali. Pamiętacie sprawę dosyć dla niektórych głośno na Kilińskiego, działek budownictwa jednorodzinnego przy placu zabaw, który jest nielegalny i który napisał, że powinno być to w odległości parking od placu zabaw od 5-10 metrów. On nas poucza, a teraz sam to nie respektuje, więc ja nie wiem, co tam się stało dzisiaj w urzędzie. W każdym razie burmistrz się odbył ze mną i ja z nim rozmowę dosyć ostro. Po prostu tak się nie robi. Jeżeli komuś się coś nie pasuje, się nie podoba, to nie od razu musi do internetu pisać. Jest to bardzo niebezpieczna broń, bo od razu tworzy atmosferę nieprzyjemną w mieście. A co tam my tam wymyślamy? Nic nie wymyślamy. Prosta, banalna sprawa. Jeżeli zrobią prawidłowo wniosek, będzie prawidłowo ten temat ujęty. Dam Państwu prosty przykład, sprzed nie wiem, 4 miesięcy. Przyszedł wniosek odnośnie budowania garażu o wysokości 4,5 metra na ulicy Popiełuszki. To jest tam, gdzie mieszkają goście z Ukrainy. Tam już są takie mury dosyć wysokie od naszych bloków, od Popiełuszki. I powstałby nagle mur 4,5 metrowy, więc ludzie by żyli w rynnie. Zaprotestowaliśmy. Okazuje się, że miasto dawa zupełnie zły wniosek na przygotowanie terenu, bo skończyło się tym, że starostwo dało na 2,5 metra. Więc ktoś gdzieś coś musi się douczyć, albo zacząć być, jak on to mówi, no to walczymy spółdzielnie w tej chwili jako urzędnikiem dla mieszkańca, a nie urzędnikiem dla urzędu. On nam tak powiedział, pan Frontak, że on jest urzędnikiem dla urzędu. Jego sprawa. Po prostu musi z nami współpracować i to nie jest wtyczek w nosy, to jest normalna zasada, bo nie możemy zgodzić się na to, co jest niezgodne z prawem. Naprawią to, na pewno wystąpi projektant ze zmianą, że się odsuną i nie będzie problemu żadnego. To jest bardzo. Dziękujemy za wyjaśnienie.